Sylwester Kołecki z nami, przedstawił nas sobie twój brat w czwartek podczas Media Day. No, masz już pierwszą walkę za sobą, czyli też kontynuujesz tę przygodę z MMA dalej, jak rozumiem. Tak, kontynuuję tę przygodę. Pierwsza walka potoczyła się zgodnie z moimi założeniami i wygrałem ją szybko, spodobało mi się i idziemy w to dalej. To była chyba niecała minuta, ile dobrze pamiętam. Tam było 18 sekund, okay. Taki oficjalny czas walki, także no, wszedłem, obaliłem i po czasach sędzia przerwał. Jakie to są emocje, gdy się wchodzi do tej klatki? No niezapomniane. To jest coś, czego mi brakowało. Ja przez 17 lat ponosiłem ciężary i startowałem wiele razy na różnych pomostach międzynarodowych, krajowych. I po jakimś tam rozbracie ze sportem wróciłem, poczułem tę adrenalinę. No jest to niesamowite przeżycie. Dodatkowo to jest dla mnie wszystko nowe. Także no, miałem z tego dużą radość. Ta siła z ciężarów się przydaje w MMA? Jak to wygląda? No bo to jest siła funkcjonalna w tym przypadku, prawda? No tak, jest to na pewno się przydaje. Zawsze jakby, jeśli już za mocno obrywam i nie idzie mi w walce, to próbuję wtedy użyć właśnie siły i zawsze gdzieś tam jest ta rezerwa w stosunku do moich sparring partnerów, także przydaje się. A zdradź, z kim trenujesz razem z bratem u Mirka Oknińskiego, czy to jest inny team, że tak powiem? Tak, w tej chwili już jeszcze przed swoją pierwszą walką jakieś 10-11 tygodni spędziłem w Akademii Sportu Walki Wilanów. Ja tam trenuję od poniedziałku do czwartku, natomiast od piątku w piątek, sobotę trenuję u siebie w Elitarnych Obornikach Śląskich razem z Łukaszem Borowskim. Tam uzupełniamy jeszcze to, co robimy w Warszawie. Tam powtarzamy, jeszcze dodajemy jakieś tam swoje rzeczy. Jaka płaszczyzna najbardziej cię jara, że tak powiem, w czym się czujesz najmocniej? Ogromną przyjemność sprawiają mi zapasy. Może z racji tego, że jako dziecko troszkę chodziłem na zapasy do trenera Leszka Użałowicza. Może nie były to jakieś jakby treningi takie już stricte zawodnicze, bardziej był to ogólnorozwój z elementami zapasów, ale gdzieś tam to jest jakby moja ulubiona płaszczyzna. To jaki jest plan na tę przygodę z MMA? No, plan już jest na najbliższe jakieś tam parę lat. Związałem się z federacją już kolejną, bo... Mogę podpytać jaką? Nie, wolałbym, żeby to oni ogłosili i no czekamy, natomiast na dniach pewnie się wszystkiego dowiecie. Okej, okay, nie jest to walka z Pudzianem, śmieję się tutaj, bo właśnie na KSW ogłoszono, że Pudzian wraca. Nie jest to walka z Pudzianem i nie jest to organizacja KSW. Okej, dobra, to już myślę, że jest fajna podpowiedź. A propos KSW, Szymon Kołecki, twój brat, dzisiaj walczy z Martinem Zawadą. Mocno się przygotował do tego pojedynku. Myślisz, że dobrze rozpracował rywala? Myślę, że tak. Szymon to jest, tak jak trener Mirek Okniński nazywa go, chodzącym komputerem i on faktycznie taki jest. Jest bardzo dobrze przygotowany, jest ułożona odpowiednia taktyka. Mam nadzieję, że odpowiednia i że to wszystko zagra i dzisiaj wyjdzie z tej walki z podniesioną ręką. Czego się możemy spodziewać? Pełnego dystansu, a może zakończenia walki już w pierwszej rundzie? No trudno powiedzieć, bo Martin Zawada to solidny kawał solidnego zawodnika, mega twardy sportowiec i ja też darzę go ogromnym szacunkiem i ciężko powiedzieć, to jakby wszystko się okaże i mamy jako team opracowanych parę wariantów i miejmy nadzieję, że któryś zadziała, ale nie można wykluczyć, że ta walka potrwa 15 minut. No Martin jest super doświadczony, ma 5 razy więcej walk od Szymona, natomiast jest underdogiem w tej walce i to jest chyba ciekawe. Nie wiem, czy go bukmacherzy nie docenili, czy o co tutaj chodzi? Myślę, że z racji tego też, że Martin nie walczył jeszcze dłużej niż Szymon. Szymon ma przerwę około roku, Martin chyba jeszcze sporo więcej. Na tym myślę, że to może być przyczyną. Natomiast ja uważam, że w tej walce szanse są po 50-50. Mirek Okciński, fajny facet. On zawsze promował mocno walki Szymona, nazwijmy to, czy raczej wspierał ich promocję. Teraz okazał Martinowi ogromny szacunek, bo tak naprawdę nie powiedział o nim nic. Może poza dzisiejszym wpisem, gdzie napisał, że no to walka obydwu kapitalnych sportowców. Niech wygra lepszy, oczywiście Szymon, ale nic więcej nie napisał. Jak tylko pojawił się pomysł walki Szymona z Martinem, to właśnie trener Mirek powiedział, że to jest świetny zawodnik, że darzy go dużym szacunkiem. A jeśli chodzi o trenera Mirka, czy to jest fajny facet, uważam, że tak, prywatnie tak.
Okej. Okay. Zapytam też tak na koniec, jak podchodzą dawni koledzy z tej poprzedniej dyscypliny do tego, że wy startujecie w MMA? Postrzegają to jako kolejną właśnie przygodę? To jest w porządku? Czy mają takie poczucie, że poszliście drogą, która jest trochę kontrowersyjna na przykład? No, ciężko mi powiedzieć. Ja swoją przygodę z ciężarami zakończyłem na początku 2014 roku i nie ukrywam, że z tą dyscypliną sportu się trochę rozstałem i nie śledzę jej tak na co dzień. Natomiast nie sądzę, żeby krytykowano to w środowisku. Jest to dyscyplina sportowa, rywalizujemy tutaj na określonych zasadach. Myślę, że każdy może spróbować swoich sił, jeśli ma ochotę, do czego serdecznie namawiam. Pytałem zawsze Szymona, już na koniec tylko dopytam, jakiego ma ulubionego zawodnika MMA. On mi zawsze mówił, że to był Luke Rockhold między innymi. Ty masz jakiegoś fightera, który jest twoim takim idolem? Mam kilku pewnie, może nie jeden, ale ja jestem od wielu lat fanem Mameda Khalidowa i to jest taki wirtuos klatkowy dla mnie i bardzo mu kibicuję, przyglądam się mu bacznie. Ode mnie to wszystko, wielkie dzięki i do zobaczenia na tutaj gali. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Dzięki.